Jedziemy sobie do Krakowa dzisiaj na Fame. Chłopak pije tam dzika pomarańczowego. Jechaliśmy ogólnie do Krakowa, tylko że się bardzo rozpadało. Marta ciągnie walizkę. O. No i co, idziemy zobaczyć do tego, do hotelu, czy damy radę się tam zarejestrować. Zameldować, no i pewnie jeść, no co, standardowo. To wtedy, kiedy Marta nie ogarnia, nie ogarnia drzwi. Jesteśmy! Ogólnie jedzenie pałeczkami jest ciężkie i ja tego strasznie nie ogarniam. Bardzo dobry ramen. Tak, a tutaj, tu na dole, gdzie? O tu będzie nazwa pewnie. Dobra, jemy dalej i się później zobaczę, co się będzie robić, bo ogólnie to śnieg pada cały czas. Jest zima. Zima jest? Ostatnio kupiłem sobie aparat taki analogowy i się trochę uczę robić tym zdjęcia, tak że tu pewnie będzie kilka przebitek, weź troszkę wyżej. O, ręka mnie boli. Jest. Będzie pewnie trochę jakiś przebitek czy czegoś tam z tego, nie wiem czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. No bo w sumie jak robimy zdjęcia, to tylko tyle można zobaczyć na podglądzie, nie? Podgląd. Także to jest podgląd. Taka obsługa aparatu jest bardzo prosta, bo tu sobie ustawiamy nie przysłonę, tylko czas naświetlania. A dla takich ludzi, którzy mnie ogarniają, to jest słoneczko, chmurka ze słoneczkiem i tak dalej. Tu mamy cały czas przysłonę, dobrze, że się przestawiła na 11 i tego nie widziałem, więc zdjęcie pewnie wyjdzie całe ciemne. Naciągamy. No i strzał, panie. I strzelamy. No i tyle, i możemy sobie zobaczyć, co wyszło, nie? No. Nagrywa? Manie, kto się kameruje. Kawa jest. Kawa jest. Dobra. Zrobimy typowanko sobie fejmowe, jak już mamy jechać jakoś normalnie, a nie oglądać przez pay-per-view, to... No mu. Z paluszkiem. To zrobimy sobie ten typowanko. Ja tu włączam sobie nagrywanie ekranu. I będziemy razem typować, znaczy ja i Marta będziemy typować. To Shia i Jaroniewska. Jaroniewska to ta... Wiem, no. Ale... Ja ogólnie wolę na Shia. Mixer albo Rafonix. To wiadomo, że Rafonix, no... Mixer jest do wyjebania. Wrzosek albo Szeliga. Ogólnie... Nie wiem, wolałbym, żeby... Kibicuję Szelidze, ale tak... Gdzieś podpowiada, że chyba Wrzosek jednak wygra, więc obstawimy Wrzoska. Filipek albo Karaś, no to... Nie obstawiamy Karasia, bo męczył mnie wczoraj na zaliczeniu Karaś i żadnego Karasia nie obstawiamy. Więc obstawiamy Filipka. Wiewiór Kwieciński. Ja bym Wiewióra obstawił, bo ojejku, bo bardziej ogarnięty jest, to ja bym chyba jego obstawił, to Wiewiór. Gimper albo Charmageddon? No chyba Gimper. To Gimpera.
No i Boxdel, albo ten, no to wiadomo, że Boxdela. Ciekawe, bo on ma mieć podobno jakąś trybunę, to my jeszcze nie wiemy, a no wy też w sumie nie wiecie. W sumie to nikt jeszcze nie wie. W sumie to nikt nie wie, ale ma mieć podobno jakąś trybunę, miał mieć wykupioną z tego, co tam słyszałem, więc zobaczymy, czy nie trafimy akurat tam. Fabiański i Watstoja. No to raczej Fabiański. No i chyba... Amadi, Amadi! Ferrari, Ferrari! Amadi, Amadi! Ferrari, Ferrari! No, także to są te typy. Tu mam dwie dychy wpłacone, ale nie wiem, czy obstawię całe dwie dychy, czy obstawię sobie jeszcze jakieś inne, na przykład zakończenia, nie wiem, pierwszej rundzie albo coś takiego. No, ale to są takie ogólne typy. Zobaczymy, co się sprawdzi. To jutro pewnie będzie jakaś tam relacja czy coś z tego, jakie są nasze w ogóle tutaj przemyślenia na temat tego, czy lepiej na żywo, czy lepiej wykupić i siedzieć w domu i chlać browara, powiedzmy, przy tym. A teraz co? Dla odmiany idziemy jeść. A teraz dla odmiany idziemy jeść, bo przecież ramen to za mało i się człowiek nie najadł, więc idziemy teraz jeść schabowego i potem od razu... Z kartoflami! I potem od razu jedziemy na ten... na halę, no i się jutro zobaczymy dopiero. Elo! To jest fake! Jesteśmy już na drugi dzień, wyspani, najedzeni, możemy opowiadać. Kupon nie wszedł i tyle. Nie komentujmy po prostu tego więcej. Ogólnie gość przed nami, nie wszedł kupon na ostatniej walce i prawie się tam rozpłakał. Wejście bardzo szybko, otwarcie bram było o 17.30, no studio było o 19.30, my byliśmy gdzieś około o 18.00, coś takiego. Weszliśmy 18.20, byliśmy godzinę przed akurat. Tak, weszliśmy w ogóle bez żadnego problemu. Tu Marta tylko miała na bramce śmieszną sytuację. Pierwszy raz się spotkaliśmy w ogóle z takim czymś. Butelkę wody w torebce i babeczka tam, która mnie macała, mówi, że mogę wejść z tą wodą, ale ona ma być otwarta. I ja myślę sobie, ale jak otwarta woda? A ona no, bez korka, jak bez korka? I po prostu musiałam wyrzucić korek i z otwartą wodą chodzić. Chodziliśmy. No jak weszliśmy na tą halę, na swoje miejsce, no to tak trochę w szoku byliśmy, bo na telewizorze, na kompie, no w ogóle jak się ogląda, czy na zdjęciach, no to wydaje się, że to jest takie ogromne, że te ekrany są wielkie, że ten oktagon to jest no malutki, że się można powiedzieć na dłoni mieści, a no, widać, usiedliśmy w takim miejscu, że wszystko było i widać, i słychać na hali. Ogólnie jak była ta zakończenie walki tej ostatniej, to z naszej perspektywy wyglądało tak, że był gong, on kopnął w siatkę i po prostu wyszedł i nikt nie wiedział, co się tak, dzieje. Tak, i zrobiło się tam mnóstwo ludzi, nic nie było widać, na telebimie tam też z kamery nic nie było w sumie widać, nie wiadomo o co chodziło. I nagle po gongu, jak już że sędzia przerwał, że nie ma walki, to ludzie zaczęli wychodzić. To też w sumie tego nie widać na kamerach, no bo wiadomo, pokazuje się to, co jest najważniejsze, czyli samą tą właśnie walkę i co się tam dzieje. Dosłownie było ogłoszenie werdyktu i wszyscy taka lota do drzwi. Dosłownie, nawet nikt nie poczekał na jakieś, tak, że co się w ogóle wydarzyło tam, no nie? No bo my byliśmy ciekawi, co się stało, myśleliśmy, że ktoś coś powie. Jakiś wywiad, cokolwiek. Było tam strasznie dużo takich plątaczy, w sensie
między walkami nie dzieje się nic, bo jak się ogląda live'a na, przez strony, no to wiadomo, że tam między walkami jest tam te scenki z no tak, te wywiady były. Te wywiady i tak dalej, no to one się wyświetlają. One się wyświetlają na Telebimie, no ale to jest trochę, no nie zwraca się uwagi na to, jak się siedzi tam na tej arenie. A ludzie po prostu, walka się kończyła i 3/4 hali wychodziło. Za 5 minut wracali, potem wychodzili, wracali. I tak cały czas ci ludzie się kręcili. Jedynie jeżeli była jakaś walka w parterze, no to przy którymś z rogów no to się chowali za tymi słupkami jakby. I to zasłaniało, no ale to już też na telebimach było, no to można było sobie spojrzeć już tam. Nie trzeba było całej walki oglądać na żywo, że tak powiem. No tak. No i kolejki do toalet. No to ja przegapiłem wejście Wactoi Fabiańskiego. Tak, tylko dlatego, że czekałem. Stałem w kolejce do kibla. Można to tak nazwać. No nie tak nazwać, no tak było. Ale podsumowując, czy warto pojechać? Według nas warto. Jeżeli będzie naprawdę mocna karta walk, to myślę, że ja będę chciał pojechać drugi raz, jeżeli czas na to pozwoli. Ale z drugiej strony oglądać na kompie, na telewizorze też nie jest źle, bo klimatu dodaje komentarz. Mimo wszystko są buczenia, są oklaski, jest skandowanie i to jest fajne, bo no tego nie słychać aż tak bardzo, jak się ogląda, no, bo jest bardziej to wyciszone. Znaczy ja też myślę, że jeżeli by była jakaś fajna karta walk, to pojechałabym jeszcze raz na żywo, a jeżeli by było tak po prostu coś, że jest, to wolałabym obejrzeć w domu. No to już kwestia tak naprawdę jest teraz, kto będzie walczyć. Także to główna rzecz, jaką chcieliśmy pokazać tak naprawdę w tym vlogu. No i tak się kończy w sumie nasza podróż. Będziemy jeszcze odpowiadać na pytania, które zadawaliście na Instagramie, bo coś tam było. Także będziemy odpowiadać w późniejszym terminie. Nie no, później po prostu. Cześć. Zakupowy. Piliśmy korkociąg. Taki elegancki. Jak to robią youtuberki, tak o. No. I breloczek do kluczy. No pokaż. Eleganckie zakupy. Ej, zostaw mi jedną kulkę. Nie. Zostaw mi kulkę. Nie. Zobaczymy, co jest z zabawką. Run. Zrobimy recenzję Kinder Joya. Znaczy zabawki z Kinder Joya. Wcześniej już otworzyłem, ale powiedzmy, że ten. Co to jest? Plasterek jak. Ja wiem, co to jest. Co to jest? To jest opaska. Będę wtedy super bohaterem. Co ty opowiadasz? Czekaj. O, tu jest QR kod. Tu sobie zyskałeś, już podarłeś. Skanuj se. Kto tam chce? Teraz o taką. Tu jest coś, co nie wiem, czy sobie poradzę z tym. Muszę instrukcję. No cholipka. Gdzie idzie? O, z tej strony. Teraz składamy z tej strony. To jest na małe ręce, a nie na takie łapy, jak ja mam. Chłopie. Zaraz robimy. Będzie chodzić? Będzie chodzić. No i teraz tu wiążemy. Nie wiem, jak to można jedną ręką zawiązać. Trzeba pomóc rodzica. Albo kogoś dorosłego. O cholera. Nie jest dobrze. Mamy tu jakichś rodziców albo kogoś dorosłego? Halo? Tam jest telefon. Do recepcji zadzwoń, może mi pomogą. No nie wiem, ale to jest coś takiego i się to powinno zawiązać. No, to jest jakiś skater. Kurczę, eleganckie. Będę w tym teraz chodził cały czas. Spoko. Daj mi tego Joya już do zjedzenia. No, odzyskałem swojego Kinder Joya, ale lepszy był kiedyś, bo teraz jest taki strasznie orzechowy. No i
ekologia, więc papierowe, oto coś jest. To łyżeczka. No, też patułka, no. To do szpachli chyba jest. No chyba tak. Ale ten, ale jest trochę inne. No ogólnie oceniam za zabawkę. Samą zabawkę jest słaba, bo nie można się pobawić. Nie można się pobawić. Jest tylko na rękę i potrzeba dorosłego, żeby to zawiązać. Więc oceniam to na 4. Więc nie wiem, czy w sumie będę w tym chodził. Instrukcja jest... Jest jaka jest, więc no 4. Smak... Dla mnie za bardzo orzechowy, ale zobaczę jeszcze kulkę. O! Kulka lepsza. No i papierek. No ale to ekologia, więc nie będziemy się wypowiadać na ten temat. Ogólnie smaczne. Da się zjeść. Taki smak dzieciństwa. Trochę, ale no, były lepsze. Kurwa, tato tylko włosy poprawia. No. No bo widzę, że mi... Tylko włosy. Tylko co zobaczy siebie, to tylko włosy są poprawiane. No. Striggerowałem się teraz w tym momencie, bo jest cały czas tylko poprawianie włosów. Jest tylko międolenie tutaj, międolenie cały czas. No bo tutaj jest tak naprawdę... oto i włosy, i mam źle, i mam źle. Jedziemy z pytaniami z Insta. Pierwsze pytanie. Od kiedy zajmujesz się fotografią? No to fotografią w sumie zajmuję się od 2018 roku. Jakoś tak mniej więcej. Wtedy sobie kupiłem pierwszy aparat i zaczynałem od fotografii motoryzacyjnej. Jeździłem na zloty na Lublin, na jakieś tam inne zloty motoryzacyjne. Pierwsze zdjęcia to jak teraz patrzę, to w ogóle jest padaka, to jest dno. No i później się zaczęło jakoś tak, że jakieś tam sesje indywidualne samochodów, czasami jakieś tam sesje par, później wjechały jakieś sesje już ciążowe, no i zaczęliśmy tak naprawdę z wideo ślubnym. No i nie tylko, bo robimy jakieś tam różne reklamy, promocje, relacje, no ale dalej tak naprawdę to, co zostało, czyli z tym korzenie motoryzacyjne, no to robię. Fotografia taka motoryzacyjna to w sumie pasja, można powiedzieć. A wesela, no ale to będzie w kolejnym pytaniu pewnie. Wesela to już wesela, można powiedzieć, praca. Wesela właściwie z przypadku się zaczęły. No w sumie tak. I tutaj można kolejne pytanie zadać, bo jest właśnie jak zaczęła się przygoda z weselami. W sumie zaczęła się od właśnie motoryzacji, bo mieliśmy znajomych, którzy nie mieli kamerzysty. Brali ślub w pandemii. Nie było opcji wesela. Więc był tylko sam ślub, no i poprosili Adama, żeby nagrał samą ceremonię. Sam po prostu kościół, tak jakby. No wyszło to teraz, jak oglądam, no to tragicznie, bo jakościowo to jest mega słabe, kolory są mega słabe, ujęcia są roztrzęsione, bo nagrywałem to na... Nie było gimbala. Ja nagrywałem to albo z ręki, albo ze Steadicamu chyba, ale to też jakiegoś takiego chińskiego, najtańszego, co ledwo dawał radę. Potem zaczęło się... Potem odezwała się dziewczyna na Facebooku, że zobaczyła jakieś tam filmiki właśnie motoryzacyjne. I to też był czas jeszcze pandemii. Tak, i jej się to spodobało. I to był taki ślub, że było potem bardzo małe przyjęcie, takie mniej więcej na 30 osób, i ty wtedy też pojechałeś sam. Tak, a wtedy Marta była w kościele. Drugi aparat w ogóle był pożyczony na statywie. W ogóle to też była tragedia, to co my nagraliśmy. Teraz jak na to patrzę, to no widać, że to są takie początki. No i później jak już poszło tak naprawdę
Już, chyba z polecenia. No to już trzecie wesele było takie prawilne, cały kościół, całe wesele na 100 taka osób. Po prostu nasza pełna oferta, tak, można powiedzieć. Więc ogólnie spoko się to rozwijało, że najpierw był kościół sam, potem był kościół plus małe przyjęcie i dopiero potem było to takie boom, że jest wszystko takie... No i tak naprawdę wkręciłem Martę w to. No i w tamtym roku mieliśmy... Nawet jak na początek, no to fajne, fajne wesela, fajnych młodych, no i fajną liczbę tych wesel. No a teraz już z roku na rok jest coraz więcej, bo już idzie ta poczta pantoflowa, no, która jest dla nas najważniejsza. Ale inne jakieś takie weselne pogaduszki, co się tam dzieje i tak dalej, to będą pewnie w osobnym filmiku. Dobra, to będzie teraz trzecie pytanie. Dlaczego właśnie BMW? To do ciebie. To bardziej do mnie jest tylko pytanie. Ale no dlaczego BMW? Nie wiem, po prostu mi się podoba ta marka, podobają mi się te samochody. No ciężko mi jest stwierdzić, no to rzecz gustu tak naprawdę. No, no i tyle, ciężko mi jest odpowiedzieć szerzej na to pytanie, no bo co, bo powiem, że silniki, no to drugi mi powie, że przecież w japońskich samochodach też są dobre silniki. Nie wiem, po prostu mi się te samochody podobają. Kolejne to tylko pytanie do mnie z tego co widzę, to kiedy wspólnie nagramy TikToka i widzę, że spytał o to Sebastian, mieliśmy nagrywać TikToka jak skończymy studia i mieliśmy udało się na szczęście i mieliśmy nagrywać to przed wydziałem, także nadal będę czekał, oferta aktualna, pisz i nagramy tego TikToka i wrzucę i może nie będzie tylko jeden. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Co najbardziej lubicie i nie lubicie przy nagrywaniu ślubów? Może ty zacznij. No, ja ogólnie jako kobieta podchodzę do tego bardzo emocjonalnie i ja bardzo się jaram przygotowaniami i samym ślubem. I ogólnie podoba mi się to, że możemy ludziom w jakiś sposób pomóc te wspomnienia z najważniejszego dnia w życiu zachować. A ja się wtedy stresuję i żeby tak to wyszło, bo to przysięgę składa się raz, obrączki nakłada się raz i nie powiemy księdzu, ej mordo weź tam jeszcze raz, powiedz tą formułkę, bo nie wiem, ja złe ujęcie mam i dawaj robimy dubla, no to nie jest telewizja. A ja zazwyczaj w tych momentach właśnie nie jestem zestresowana, tylko tak stoję z tą kamerą i tam z tyłu, o Boże. No, ale za to ja lepiej się czuję przy samej zabawie i lataniu z kamerą jak debil i bawieniem się tak naprawdę z tą kamerą. No to w sumie lubimy samo to, że nagrywamy i samą czynność tego. No, otoczkę można powiedzieć też dodać. No, ludzi, ale to też... Ludzi lubimy, a z drugiej strony w drugiej części pytania jest, czego nie lubimy i też nie lubimy ludzi. No ale to teraz jak? Lubimy ludzi i nie lubimy. No lubimy młodych, którzy się dobrze bawią i możemy im, nie wiem, pomóc uwiecznić tą chwilę, ale nie lubimy wujków. Którzy wpierniczają się z telefonami przed nas i potem na przykład zamiast tortu na nagraniu jest wujkowe dupsko, bo tak, nie dało się tego ominąć. Albo jakieś chwytanie za obiektywy, tak, przytulanie, ale to też jest taki szeroki temat, że odpowiemy teraz na pytanie, tak jak odpowiedzieliśmy ogólnie, a resztę to też pewnie jakiś będzie inny taki krótszy filmik, vlog, że no ogólnie co się dzieje na weselach, taki backstage pewnie raczej opowiadany, może z jakimiś tam urywkami. Przypomniał mi się ten typ, co wtedy wbiegł ten tort, pamiętasz? Tak, był taki jeden gość, który nie mam już chyba tego, nie mam już tych nagrań. Ale był jeden gość, który tak biegł, bo był no, po prostu tak pijany już
I biegł, nie wiem, czy biegł za dzieckiem, już nie pamiętam. Czy po prostu biegł po, się napić, nie wiem. I wjeżdżał tort. I był taki slalom między tym tortem po prostu. Ta kelnerka już zamknęła oczy, bo już widziała, jak ten chłop leci na i to ten nie tort. Są takie, i to nie było ustawione tak, że kelnerka wyrzuca tort podstawiony, tak jak są czasami jakieś te filmiki. I wjeżdża drugi prawdziwy tort. Nie, to był ten prawdziwy, jedyny tort, no ale to... Tak, młodzi stoją, on biegnie, kelnerka zamyka oczy, ja już zamykam zęby, i po prostu zaciskam. To są takie rzeczy, których nas no, nie dotyczą, no bo my to tak naprawdę nagrywamy, ale no być tam obok i to zobaczyć, to no nie jest fajne. I jakby się nawet coś stało, a nie stało się, a potem i tak uważaliśmy już na tego gościa, można no, powiedzieć. Niektóre rzeczy są naprawdę mocne. Dobra, ostatnie pytanie. Czy to ty jesteś najlepszym fotografem na mieście? Nie wiem. Ciężko mi to jest ocenić, no bo jak mam to ocenić? Dla siebie nie jestem najlepszy, bo mi się swoje zdjęcia nie podobają, jak obrabiam. Czasami pokazuję Marcie... Znaczy nie, no muszą ci się podobać, żeby się gdzieś komuś pokazywał, nie? Jakby ci się nie podobały tak całkowicie, to by leciały do kosza. No leciałyby do kosza, no nie leciałyby do kosza w sumie, bo to, że ja je obrobię dzisiaj, ale za 2 tygodnie jak na nie patrzę, to już mam pomysł inaczej i że inaczej bym zrobił, inaczej bym kolor dał, inaczej coś, także ciężkie pytanie też w sumie, czy jestem najlepszy. Ja uważam, że nie, są lepsi w Lublinie i w ogóle w lubelskim. No ale to też fotograf motoryzacyjny, fotograf produktowy, a fotograf, nie wiem, dziecięcy i ślubny to zupełnie co innego. My tak naprawdę odnajdujemy się teraz bardziej w wideo. Bo... Czyli ja ogólnie od wideo, bo ty mnie w wideo wkręciłeś tak, bardziej. Tak, a ja, że zaczynałem od fotografii, no to bardziej teraz fotografia to jako taka pasja, tym bardziej motoryzacyjna. A znaczy ślubną też robimy, no wiadomo, no, trzeba żyć jakoś. Ale... Dobra, tam były jakieś dziwne ucięte sceny, więc podsumowując to pytanie, nie uważam się za najlepszego, aczkolwiek wiele osób mówi, że robię bardzo dobre zdjęcia, więc tego się trzymajmy, a ocenić możecie sobie sami. Tam jest link na dole z Instagramem i z Facebookiem. No i co? No i wypadałoby dodać jeszcze jakiś komentarz. Najlepiej tutaj łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję, bo na pewno coś będziemy jeszcze nagrywać. A jak to wyszło? Pewnie wyszło giga sraka, a nie giga chat. Ale to nic. Jest to pierwszy raz, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Ważne, że teraz na YouTubie nie widać łapek w dół, także chociaż tyle. Także najlepiej same w górę i same najlepsze komentarze i będziemy przypinać serduszka. To takie pożegnanie w sumie jest, ale pewnie coś jeszcze się tutaj pojawi głupiego na sam koniec. To tyle ode mnie. Cześć. Ahoj. Ciamuli. Lama, to lamy. Śpieta lamy, pada śnieg.